crazy mother. Będziecie mogli też zobaczyć, jak znane wam gwiazdy robią niespodzianki swoim fanom. Jest już dosyć późno, a my jedziemy w trasę zrobić niespodziankę fan zespołu Velvet. Zobaczcie! Woke up with another siren in my mind. I can't decide if I was dreaming or alive. Something circling the water where I'm swimming. Smoking weed is telling me the demon isn't winning, but girl, I'ma tell you what's next. Po tym, jak ogłosiłam, że w najbliższym czasie będę organizowała niespodziankę razem z chłopakami z zespołu Velvet, zgłosiło się do mnie wielu ich fanów. Wybrałam Olę, ponieważ jej zgłoszenie urzekło mnie najbardziej. Wyobrażacie sobie, że wracacie ze szkoły, a wasz idol czeka na was w waszym pokoju? Właśnie taki plan niespodzianki ustaliłam z mamą Oli i chłopakami. Zobaczcie, jak zareagowała. Już jesteśmy w drodze do fanki z chłopaków. Wybrałam Olę i plan jest taki, że ona teraz jest w szkole muzycznej. I my jedziemy tam. Wcześniej ustalałam z jej mamą, że przyjedziemy wcześniej do niej, jak ona właśnie będzie na tych zajęciach. I wejdziemy razem z chłopakami do jej pokoju. Chłopaki ustawią się tam. Mam nadzieję, że zagrają jakąś piosenkę dla niej. Także no myślę, że po prostu jej reakcja będzie niesamowita, ale zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. A teraz dzwonię do właśnie mamy Oli i mówię, że już jedziemy do niej. No to fajnie, to mam nadzieję, że wszystko zdążymy się rozstawić. Mam nadzieję, że tam się wszystko. Dobrze, ja tam jak będę już bliżej, to będę do pani dzwoniła, najwyżej tam. Wyślemy jeszcze ich na jakieś zakupy, czy coś, żebyśmy zdążyli. Dobrze. Dobrze, no to do zobaczenia. Do zobaczenia. No pa. Dzień dobry, Czarek. Chłopaki już są, tak? Zapraszam jeszcze do Oli pokoju. Pana Czarka to gdzieś widziałam. A, ten pan Czarek. A nie, bo buty no to musimy schować, no faktycznie. Ale buty są chłopaków stosowane na górze. Tak? A no, właśnie. Bo Ola ma siostrę, tak? Trzeba, jesteś siostrą, to nie? Co? Co? Ojej, ojej. Cześć, Ania. Kasia. Cześć. O Jezu, wow, witajcie. Ale ekipa. Siemano. Cześć, Ania. Cześć, chłopaki. Siemanko, cześć. Witaj. Siemka. Wow, czyli, a to jest wasze, czy to jest... Nie, to nie jest nasze, to jest... No to super, to zagramy. Ania, ja się stresuję. To my się stresujemy, czy wyjdzie. Ja się bardziej stresuję. Nie, no na pewno myślisz, że się uda? Myślę, że się uda. Będzie się jej podobało? No, będzie się podobało, na 100%. Już jesteśmy tutaj, światło już mamy gotowe, co najważniejsze, chłopaków już mamy gotowych. Teraz robimy wywiad, do każdego muszę podejść 5 minut, każdy mówi o sobie coś. Dobra, nie będę mówić po 5 minut, każdy ma to czas na to, żeby powiedzieć chociaż swoje imię. Piotrek, Wojtas, Konrad i Miłosz. Dobra. Chłopaki, cieszymy się, bo Ola nigdy chłopaków wcześniej nie widziała. I co? I zagracie coś na nim, na tak? Pewno, na pewno. Chcemy, żeby zobaczyła też nas na żywo właśnie, jak gramy, jak śpiewamy. Ale chciałbym też coś zagrać z Olą, aby zaśpiewać. Właśnie, właśnie, bo Ola chodzi do szkoły muzycznej. Nie, to ja moim zdaniem to musi mieć totalne zaskoczenie. Wejdzie. Czemu psujesz cały plan niespodzianki? Będę fanką. Z takim nie potrafię współpracować, także dziękuję. Zaraz zobaczymy reakcję Oli. Dziś jesteśmy już tak gotowi. Ola ma być za 5 minut. I tak jak początkowo było, ustaliliśmy, że jak Ola wchodzi, to chłopaki grają powitalny... Co? Dżingiel. Próba. Niech to będzie próba. Tutaj czeka GoPro. Już to nie będzie różnicy. To jest serio.
Bo trochę tu na ciebie czekamy. O Boże, jestem tak zaskoczona, jeszcze nie wierzę. Nawet to przechodzi. Wejmu, bo to trzeba grać. Ojeju, a naprawdę nie. O, tutaj. Cześć. Tato odpowiedzialny. Udało się. Ledwie wytrzymałam do ostatniej chwili, po prostu starałem się. Nie widać. Ale nie wierzę, no nie mogę uwierzyć, to naprawdę. Super. Bardzo dobrze. O Boże. Ale nie spodziewałam się naprawdę w ogóle nic. No to się nie martwę, no mam czas, to już jest. A także wiesz, już czujemy jakoś się. O, jedziemy. Dobrze, nie żyjemy ci. My też się mega stresowaliśmy w ogóle. No, szczególnie jak już się dowiedzieliśmy, że jesteś. Ale ja tak w sumie, no tak mówię, zobaczyłam ten konkurs i mówię, a dobra, spróbuję. Mówię, który z was chyba badała właśnie na profilu na Instagramie, że jest taka opcja, że przyjedziemy i w ogóle. No i tak mówię, a dobra, spróbuję. Mówię, mówię do mamy, że a, zostawię numer telefonu, może ktoś tam zadzwoni. No, mówię, podejrzanie i w ogóle. No i... Wow, a to do mnie mama mówi, że wczoraj się jakiś gościa mają do nas przyjechać tam z Radowa i w ogóle ona tak nastawiona, że ha, mama mówi posprzątaj pokój i w ogóle. O Jezu, już taka zmęczona, o tu taka niespodzianka i w ogóle. I wczoraj w ogóle oglądałam, czy mam talent i w ogóle, oh. No, o Jezu. Ja w ogóle, wydaje mi się, jakbyście byli tacy nieprawdziwi tutaj. Ojeju, jak fajnie. To chciałam być na jakimkolwiek z waszym koncertu. Widzisz, to my przyjechaliśmy do ciebie. Weź miał prywatny koncert. Kurczę, jeju, no. Tutaj zagrają swoją piosenkę. Ona będzie śpiewać. Ania nie będzie śpiewać. Dobra, dawajcie. Wsiądź się na tryb, bo nazwie szczęście nasz czas. Nieskończoność chcę powtarzać tobie, że nasz rozdział już wiem, nigdy nie skończy się. Więcej słyszy w nas znów na tak, one każą nam wiecznie trwać. Czuję jak chwila ta nieskończoność prowadzi nas. Nie! Kto rozwaliłeś? DJ Bonciu! Bonciu! Yeah! Jesteśmy już tutaj, ale nasze spotkanie dobiega końca niestety. Ale mamy już tutaj zdjęcia, porobiliśmy, także myślę, że to był super dzień. Najlepszy na świecie, naprawdę. Ja do końca życia nie zapomnę tego dnia, to było coś niesamowitego. Jest super! Tak, niedługo niedługo rusza też nasz sklep, więc na pewno dostaniesz turbopaczkę z naszego sklepu. Wow! A ja też dostanę? Tak, tak. Też, też. I tu nas wszyscy pracujemy. Ekipa. Mm. Super. Słuchajcie, ukończyłam spontaniczna akcja. O sole, o sole mio, stan front ja ten. Stan front ja ten. Nie,
Nie, nie, nie. A ja tobie najbardziej dziękuję. Super. To była niesamowita niespodzianka, niesamowity dzień, niesamowici ludzie. Pamiętajcie, że jeśli chcecie, abym to wam zrobiła taką niespodziankę, piszcie do mnie zgłoszenie na moim Instagramie, ale też zasubskrybujcie ten kanał i wciśnijcie dzwoneczek, żeby być ze mną na bieżąco. Trzymajcie się, pa!